wypraktykowany. To, co jest u nas w drużynie braci, to to, że staramy się rozwijać. I staramy się rozwijać od tych najmniejszych szczebli, od tych najmłodszych szczebli, czyli jest rekrut, jest młodszy strzelec. Prowadziliśmy w zeszłym roku te stopnie uważam, że dość fajnie się sprawdzają. Czyli my staramy się rozwijać i cały czas pogłębiać swoją wiedzę z zakresu airsoftu, z zakresu taktyki. Staramy się cały czas coś więcej robić i uczyć się, szkolić, żebyśmy mogli później Wam tą wiedzę przekazać. Tak samo dowódcy, jeździmy na różne szkolenia, będę później o tym mówił, czyli ten rozwój jest praktykowany, a nie tylko mówimy o nim.